Jak rzuciłem szkołę? Pewnie większość z was nie ma tym pojęcia, gdyż nigdy się nie wypowiadałem na ten temat, ale tak, zdarzyło mi się rzucić w pewnym momencie szkołę. Jak i kiedy do tego doszło? Wszystko wydarzyło się, gdy byłem już w trzeciej klasie technikum. Wtedy to jednak zaczynałem sobie ze wszystkim coraz gorzej radzić. Już pod koniec drugiej klasy było po mnie widać to, że nie radzę sobie psychicznie, co skutkowało tym, że pod koniec drugiej klasy miałem dosłownie 8 zagrożeń, które jakimś cudem udało mi się poprawić w ciągu niecałych 2 tygodni. No i tak oto dochodzimy do momentu trzeciej klasy technikum. Kompletnie z niczym sobie nie radziłem. Jedyne co tak naprawdę mi wtedy pomagało, było robienie YouTube'a, ponieważ pomagało mi to nie myśleć o szkole i o tym, jak źle sobie radzę. Tak też niestety 2 razy pod rząd nie byłem w stanie ukończyć trzeciej klasy przez swoje problemy z psychiką. W końcu po tym wszystkim zdecydowałem się, iż rzucę szkołę. Nie ukrywam, że jest to dla mnie trochę wstydliwa sprawa, no bo jednak mam już 20 lat, a dalej nie ukończyłem szkoły. Lecz mimo to podjąłem się ostatniej próby i obecnie chodzę do szkoły zaocznej, która polega na tym, że lekcje mam co drugi weekend i jak na razie idzie mi tam całkiem dobrze. Obecnie czuję się już o wiele lepiej. Mimo to, iż skończę szkołę 2 lata później niż pozostałe osoby w moim wieku, to i tak cieszę się, że jednak podjąłem się ostatniej próby. Ode mnie na dzisiaj to już tyle, a ty jeśli masz jakieś ciekawe pytania do mnie, napisz je w komentarzu. Trzymajcie się i do następnego. Bye!